No, dobry dzionek, umiłowani moi. Witam na kolejnej nagrywce, na kolejnym vlogu. Dzisiaj z pokładu. Kurczę. Dzisiaj z pokładu BMW mojego nowego nabytku, jakim jest BMK 310 GRY G310 RY. Dalsze jazdy, dalsze testy. No dzisiaj testuję, bo przedwczoraj przyszły do mnie Ryzery z AliExpress. Ryzery, jakby ktoś nie wiedział, to są takie podwyższenia kierownicy, które się stosuje, aby sobie troszeczkę tutaj zwiększyć ten opływ i automatycznie wtedy kierownica idzie do góry. Także ja sobie takie coś zapodałem, żeby polepszyć sobie uchwyt rąk, żeby te ręce nie były tak nisko, nie miał oparty, tylko żebym był więcej wyprostowany, także tak mi się wydaje, że jest lepiej. No nie wiem, kurczę. No jest podwyższenie. Druga sprawa to jest uchwyt na kierownicę. Tutaj dodatkowo dodam, że żeby założyć, zrobiłem to tak w sposób nieinwazyjny, czyli za pomocą takiego urządzenia jak bypass. Także można powiedzieć, że już jestem prawie kardiochirurgiem, bo umiem bypassy zakładać także. Bypass to jest taki pierdolnik, urządzenie, które się podpina pod bezpiecznik i jest jak gdyby takim dodatkowym przejściem dla następnego urządzenia. Także za pośrednictwem właśnie takiego cudu techniki, jakim jest ten bypass, podłączyłem sobie tą ładowarkę. Także testuję te dwie rzeczy. Dodam też, że testuję kamerę, bo czemu testuję kamerę? Ponieważ coś się zaczęło dziać z moją kamerą, moją Seną. Zrobiłem aktualizację całego systemu. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że to, co widzicie teraz, jest na tyle zadowalające was i mnie, że to puszczę, nie? A my dzisiaj, zanim dojedziemy do pracy, kurczę, jadę w takim śladem mokrym, żebym się nie wywalił. Zanim dojadę do pracy, chcę się przejechać, skorzystać z okazji, że jest piękna pogoda. Wyjechałem sobie 2 godziny wcześniej, niż rozpoczynam tą pracę i mam zamiar przejechać sobie traskę. No, rewelacyjnie się jedzie tym motocyklem po zakrętach, to trzeba przyznać. Także tak, plan taki, żeby sobie przejechać część Góry Stołowej i część trasy autostrady Śródsudeckiej, no i dojechać do pracy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A może po drodze jeszcze zatankuję. No tutaj rzeczywiście ten, no, mankamentem tego motocykla też jest zbiornik paliwa, bo 10 litrów to naprawdę mało. Mimo tego, że on mało pali, ale szybko te kreski ubywają, mimo naprawdę dość umiarkowanego spalania. Dużo rowerzystów, aż się serce raduje i samemu by się chciał pojeździć. Także na razie wyłączam. Recording. Także powracam do nagrywki, akurat jest, rozpoczęła się droga 100 zakrętów, także może kogoś to zainteresuje, jak się jedzie takim oto malutkim motocyklem po tej trasie. Już mnie po prostu dogonili szybsi. Intercom failed. Try again later. No, z nim się nie będę ścigał.
Ja trochę brakuje mocy, ale... No, przydałoby się jeszcze parę biegów. Intercom failed. Try again later. Fajne takie ściganie. No, na pewno jakby chcieli, to by mi nie dali szans. Ale... Jednak czuć, kurwa. Gór skacze, że tak. Że niestety tej mocy trochę mniej jest niż taka. Rasowsza maszyna. Ale z takimi maszynami to nie wstyd przegrać. Przez tych motocyklistów jadę za szybko i szybko zrobię tą trasę, którą miałem zrobić. No przyznam się szczerze, że 22 minuty jadę i... Okej, dobrze, że wybrałem trochę dłuższą trasę. Ale ludzi.
Oj, ojku. Się zachmurzyło brzydko. No i się rozchmurzyło. Ja pierdolę. Co tu się działo, że tak znowu wymiecione te kamyki? Moim zdaniem ta droga jest trudniejsza niż 100 zakrętów. Przez te kamyczki pierdolone, które skaczą pod oponą. Także umiłowani moi, kawałek już drogi przejechaliśmy. No, myślę, że z 50 km na pewno pękło. Fajny zakręt taki. Trudny. No, motorkiem się fajnie. Po zakrętach się fajnie jeździ. To trzeba przyznać, zajebisty jest na zakręty. No, trochę słabszy pod górę. Mieliśmy robić to 2 godziny, a zrobiliśmy to w 51 minut, to co chciałem przejechać. A nic, no może to przez to, że ci spotkałem tych motocyklistów i jakoś mnie tak... A, przejechaliśmy 200 km. Mamy jeszcze 4 kreski. Tak, 4. No, ale tu kreski szybko uciekają. Tak można powiedzieć, co 20 km, także. Także dojechaliśmy, umiłowani moi, do Polanicy, gdzie Polanica jest mym celem na dzisiejszy koniec tego nagrania. Ostatnie zakręty przed dojechaniem, to już takie tutaj serpentynki polanickie. Będę kończył to nagranie. Ja jeszcze sobie zatankuję, zobaczę ile mi spalił sprzęcik. No i pójdę sobie trochę popracować, no, 8 godzin. Także dziękuję za obejrzenie tego monotonnego, zakrętowego motovloga. Ja jestem zadowolony z dzisiejszej jazdy z sprzęcikiem, choć mnie prawie wszyscy wyprzedzili. Ale i tak jest znowu ładny fot. I tak nie jest źle. To jest 300, mam zawsze usprawiedliwienie, mam słabszy motor. Dla mnie jest wystarczający, także na chwilę obecną, choć ma pewne wady, których będę starał się je wyeliminować. Ale o tym będziemy myśleli w następnych... w następnych vlogach. Także dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Pa! Pa!